flight 190 over time. Then you can take off runway 03. Wind 330 degrees, 21 knots. Visibility, only 10 kilometers. Clouds scatter the 2000 feet. Temperature 290, 0.24. Zaczynamy programowanie FMS-u. Pierwsze musimy wstawić nazwę portu. To akurat Tel Aviv jest Lima, Lima Bravo Golf Reference Airport. Ok, następnie wstawiamy ostatnią zapamiętaną pozycję GPS-a i wstawiamy go tutaj do IRS. On już w tej chwili tutaj nam pracuje. Jest to podane, z tym, że IRS dopiero się uzgadnia, czyli Inertial Route System. Dalej przechodzimy już do pozycji Roots, czyli Origin, port wylotu, Lima, Lima, Bravo, Golf, taki jest skrót Tel Awiwu. Stawiamy go tutaj i Destination jest Baku, czyli będzie Uniform, Bravo, Bravo, Bravo. Wstawione i ciach. Następnie wstawiamy pas będzie do odlotu, pas 2.6 i wstawiamy numer lotu, czyli Alfa Zulu Golf, Alfa Zulu Golf 217. Teraz przechodzimy na drugą stronę, pokazuje nam się Route 1 i teraz tutaj drugi lotnik mi będzie dyktował, żeby szybciej to szło, czyli będzie tak, Purla. Wstawiamy nazwy punktów, które są w planie lotów, Purla, ok. Następnie Papa 52, droga lotnicza, ok. Gitla, następny punkt. Próbowałem oczywiście całego wstawiania trasy, bo to bez sensu. To będzie ostatni punkt przed lotniskiem w Baku. I dalej już będzie Uniform Bravo, Bravo, Bravo. Kończymy tą trasę. I mamy, musimy zrobić Activate i execute, czyli wykonać. I on sobie już tutaj policzył tą trasę. Jak przerzucimy, tutaj mamy inny system poszczególnych punktów, nie dróg lotniczych, to tutaj mamy całą trasę. I cała trasa liczy 1193 mile. One departures, tu są numery pasów, znaczy numery pasów i teraz musimy znaleźć to, co w planie lotu mamy, czyli odlot, który się nazywa Purla, Purla 2 Eco Departure. Wstawiamy to, robimy execute, czyli wykonanie i teraz patrzymy, co on nam tu wyrysował. Jeśli przerzucimy na navigation display, to on tutaj nam pokazuje, jak będzie to wyglądało w rzeczywistości. Porównujemy to z kartą Jepsena, czy wszystko jest ok, i wstępnie mamy pierwszą robotę zrobioną. Na stronie performance, czyli osiągów samolotu, wstawiamy poziom, na jakim będziemy lecieć, cruising altitude, cost index. Cost index to jest indeks, który określa nam ekonomikę latania. Im mniejszy cost index, tym mniejsza prędkość, ale mniejsze zużycie paliwa. Tutaj jest step size, to jest, w dwóch słowach się nie da wytłumaczyć, to jest na, o ile samolot się będzie wznosił w miarę, jak będzie coraz lżejszy. I następnie przechodzimy do route data i tu są, trzeba wstawić wiatry, ponieważ jest to samolot, już jest inny system niż w tych starszych 747, to po prostu można o te wiatry zapytać. I zaraz zapytamy, tylko jakie poziomy tutaj są. Za chwilę po prostu wyślemy zapytanie o wiatry i te wiatry powinny się same załadować. I request sent, czyli wysyłamy zapytanie,
System się łączy poprzez urządzenie zwane AKC. To zostało wysłane, w tej chwili czekamy na odpowiedź. Teraz widzimy Wind Data Uplink Ready, czyli możemy w tej chwili załadować te wiatry, które nam przyszły przez system. OK, wydet. Drugi lotnik naciska load, ja patrzę z tego. W tej chwili loading, czyli ładują się wiatry, za chwilę te wiatry dostaniemy. Bez załadowania wiatrów po prostu te wszystkie dane byłyby bardzo fałszywe. Także i trasę mamy już w tej chwili wstępnie przygotowaną łącznie z załadowanymi wartościami wiatrów na poszczególnych wysokościach. Tutaj jeszcze ciekawostka na navigation display, czyli na tym drugim wskaźniku, który jest obok primary flight display, jest opcja, jak zmniejszymy zasięg poniżej 10 mil, pokazuje nam się mapa lotniska. Proszę, to jest Tel Aviv. Jak zmniejszymy do pół mili, to tutaj mamy po prostu automapę. Trójkącik to jest samolot. Są pokazane drogi kołowania i w miarę jak się poruszamy, to jest to po prostu śledzi ten system. Jest to o wiele łatwiejsze kołowanie, zwłaszcza przy ciężkich warunkach, kiedy widzialność jest poniżej 100 metrów, ponieważ my możemy lądować przy widzialności 75 metrów. Jeszcze jedna ciekawa rzecz jest na stronie performance. Tutaj jest pokazane zero fuel weight, czyli ciężar samolotu załadowanego bez paliwa. Na planie lotu zero fuel weight jest podane 264 tony, natomiast tutaj system wyczuwa 230 ton, 230,7. Dlaczego tak jest? Samolot nie jest jeszcze do końca załadowany. Ten ciężar prawie się zgadza z tym, co jest podane w planie lotu i w arkuszu wyważenia, ponieważ na przednim podwoziu jest czujnik, który określa siłę nacisku i na tej podstawie wylicza sobie ciężar. Ten ciężar, tak jak już powiedziałem, za dużo się nie różni. Jeśli się różni za dużo, znaczy, że gdzieś jest błąd i to trzeba sprawdzić. Jesteśmy już załadowani, jak widać system wyczuwa, że zero fuel weight jest 261. Jest w rzeczywistości większy. Gorzej, gdyby był większy tutaj wyczuwalny ciężar niż jest w dokumentach. Tak zawsze może być, bo pewien błąd jest zawsze możliwy. Z Tel Awiwu. Jesteśmy na poziomie 380. Lecimy sobie z prędkością Run Speed 483, węzły przy True Air Speed 479, wiatr mamy boczny 248 stopni, 25 węzłów. Tu jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, ważna. Na zielono mamy tutaj dwa oznaczenia RNP. To znaczy Required Navigation Performance, czyli wymagana dokładność nawigacji. I to jest 2 mile. O tyle może zboczyć. W tym zakresie musi się trzymać samolot od wyznaczonej trasy. Natomiast Actual Navigation Performance mamy 0,05, czyli jesteśmy dużo, dużo dokładniejsi niż wymagania. Tutaj następne oznaczenie GPS IRS-3. IRS to jest Inertia Response System, czyli bezładnościowy system odniesienia, a jest uaktualniany przez sygnał z GPS-a. Pilotem lecącym jest teraz First Officer i on teraz zacznie przygotowywać FMS do lądowania. Wzięliśmy pogodę z Baku i jest pas do lądowania jest 1.7. Widzimy tutaj ALS 1.7, wybieramy i następnie jest Airleg One Golf, to jest procedura do lądowania.
i sprawdzamy te punkty na trasie. Tutaj to wygląda mniej więcej tak. Akceptacja, czyli execute, i mamy przygotowany samolot do lądowania pod względem nawigacyjnym. Mamy przewidywany ciężar do lądowania, 288 ton. Za chwilę nam system policzy prędkości, 143 węzły na klapach 30 stopni. Dolecimy już na odległość 150 mil do lotniska. Pozostaje nam sprawdzić częstotliwość ALS-a, który wybierze system. Tutaj na selektorze wysokości decyzji, czyli na tym, musimy wybrać decision altitude, czyli 217, tyle jest dla pasa. Dla pasa 1.7. Sprzęt bywa awaryjny. Mamy tutaj awarię prawego GPS-a, lewego transpondera i prawego transpondera. Nie jest to prawda, bo sprawdziliśmy z kontrolą, transponder pracuje. A w związku z tym, że mamy awarię jednego GPS-a, od razu wyskakują następne komunikaty, zaraz checklistę zrobię. GPS w ogóle nam się wyłączył. To się odbija na Actual Navigation Performance. Proszę, jest 1,19. Ale muszę zająć się fabryką. Tam tu wyskoczyły następne komunikaty. Trzeba zrobić checklistę. Tutaj automatycznie to jest runway system, GPS i terrain position. Podziwiam, że GPS się sam naprawił. Widać, pokazał się tutaj z powrotem i nasze Actual Navigation Performance poprawiła się do 0,05. Także coś tam w systemie było nie tak. No i jak widać, do lądowania w Baku, czyli w zbiorniku, zostało nam półtora telewizora, czyli około 400 mil. Powiedziałem, że półtora telewizora, bo jeden taki ekran to jest jeden telewizor. To nazywamy, a było 400 mil, czyli półtora telewizora. Dostaliśmy zgodę na zbliżanie do 370, a lecimy na 390 i samolot zaczął zbliżać z tej chwili z prędkością 900 stóp na minutę. Sequence 217 ready for further descent. Leaving 370 for 140, Sequence 217. Minimum. Ground 1172, 124, choke south.